Markus Rode nie wygląda w tej chwili na wieczorowego gladiatora. 118 kg. Ale sporo można by z tego zbić przy dobrym treningu. W odpowiedniej diecie. 24 zwycięstwa, 15 porażek. Tu mieliśmy w informacji innej, że 16 porażek, ale to nie jest najistotniejsze. A to jest właśnie Al Czerny, 71-letni nowy główny trener Andrzej Głot. Andrzej Głot, wielokrotny mistrz Polski, mistrz Europy juniorów, brązowy medalista mistrzostw Europy seniorów. Przegrał w 1989 roku z Arnoldem van der Lide, jako junior był wicemistrzem świata, przegrał ze słynnym Felixem Savonem, ale jako amator ma na swoim koncie zwycięstwo na inną legendę amatorskiego boksu, na Roberto Ballado na turnieju Strandżata w Sofii. Jeden z największych talentów po wojnie w polskim boksie. Uwagi ze strony sędziego ringowego, tradycyjne. I przed nami pierwsza runda, miejmy nadzieję, emocjonującego pojedynku. Zobaczymy, czy Andrzej Gołota zachowa się tak jak Jeremy Williams, Joe Hip, Brian Nielsen, Tommy Morrison, Mahmoud Abdin, czy jeszcze grupa innych mistrzarzy, Vitali Klitschko, Shannon Briggs, która dość szybko rozprawiła się z Markusem Rode. A więc tutaj najmocniejsze uderzenie, taki prawy bity z góry, overhand right. Taki cios, który przede wszystkim mistrzowsko wykonywał Witherspoon, Tim Witherspoon. Ale Witherspoon walczył we Wrocławiu z Gołotą i tego uderzenia nie wykorzystał. Walka 10-rundowa, ponieważ nie jest to pojedynek o tytuł, rozpoczyna się pierwsze starcie i po pierwszej rundzie będziemy już też mogli więcej powiedzieć, w jakiej dyspozycji jest Gołota, który przecież leczył kontuzjowane kolano po wypadku samochodowym, ma kłopoty z prawym barkiem. Na razie spokojnie. Już lewy prosty, świetnie. No, ten cios doszedł do celu. Jeszcze jeden. I prawy na dół. Po takim ciosie Shannona Briggsa, kilku takich uderzeniach, walka zakończyła się w pierwszym starciu. Na razie Gołota bardzo spokojny, uważny. Tradycyjnie rozpoczyna akcję lewym prostym. Myślę, że na tak ruchliwego przeciwnika, jakim jest Rode, jest to bardzo skuteczny atak. Zaatakował niby odważnie Rode, ale to było z wielką asekuracją. Bał się prowadzić prawego sierpa. No tak. Niewiele brakowało, by ten prawy doszedł celu. Już po pierwszej tutaj, w pierwszej konfrontacji widać mi się, że nie będzie to chyba wymagający przeciwnik dla Andrzeja Gołoty. Jest to prawda ruchliwy, stara się unikać ciosów, natomiast chyba sam nie dysponuje zbyt mocnym uderzeniem. Choć 24 walki z 25 wygrał przed czasem, tak. Tylko musimy zawsze brać poprawkę, z kim je wygrał. Tak, to jest bardzo istotne, jak z jakimi przeciwnikami boksował. Już prawo na korpus. Czy zbyt nisko? No, myślę, że nie, że tutaj ten cios można byłoby zaliczyć jako cios prawidłowy. Tak, większość rywali Gołoty w takich sytuacjach zawsze patrzy błagalnym wzrokiem na sędziego, a nóż ringowy zdyskwalifikuje, czy też da ostrzeżenie Gołocie, który znany jest z tych ciosów poniżej pasa. A teraz zbyt nisko uderzył Rode. Ewidentnie. Swobodnie boksuje Andrzej Gołota w tej pierwszej rundzie. Nie widać w nim ogromnej chęci zniszczenia rywala już w pierwszym starciu. Robi swoje. Nie trafił prawym, ale trafił za to lewym. I wpadł na liny pięściarz z Missouri. Udana kombinacja ciosów na tu. Tam trzyma lewą rękę Gołoty. Rode. Chyba w tej rundzie już nic takiego się nie stanie. Ostatnie sekundy. Joseph O'Neill blisko zawodników. Koniec pierwszego starcia. Bardzo spokojne wykonanie Gołoty.
No i wygrana runda przez Andrzeja Gołota. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Taka runda, powiedzmy, dość przeciętna, ale wygrana 10-9 przez Andrzeja Gołota. No właśnie, to jest ten overhand, ten prawy bity z góry, którym być może nokautował jakiś przeciętny rywal, ale na Gołotę to jest za mało. Lewy do skoku i Gołota powiedział prawym trochę w tył głowy, ale to doskonały teraz, prawy teraz, prosty. Teraz trafił Andrzej Gołota, będzie na korpus, lewy sierpowy już zasłania się, już kryje się na kusrodę, także teraz wystarczyłoby jeszcze ponowić akcję, trafić to samo miejsce i byłoby po walce. Gołota boksuje spokojnie, jest zawodnikiem doświadczonym, widzi praktycznie wszystko w tej walce. W pierwszej, drugiej rundzie zadaje ciosy na tułów. Myślę, że jest to niezła recepta na właśnie tak uciekającego przeciwnika. Roda liczy na swój balans, na swoją szybkość, ale Gołota też należy do najszybszych pięściarzy w kategorii ciężkiej. A teraz była szansa skontrować Markusa Rodę, który uderzył obszernym nożem sierpowym. Jednostronny pojedynek. Ach, teraz trafił Rodę, ale od podpowiedzi Gołota również. Kolejny cios na korpus. Ugięły się nogi pod amerykańskim bokserem. Odczuł te uderzenie. Jeszcze 50 sekund prawy z góry, tym razem uderzenie przez Andrzeja Gołotę. Liczenie chyba ten pojedynek zgodnie z naszymi przewidywaniami długo nie potrwa. Podobnie jak wszystkie pojedynki Markusa Rodę z bokserami, którzy liczą się w kategorii ciężkiej. Niespełna 14 sekund, 40 sekund do końca pierwszego, drugiego starcia. Czy to wystarczy, aby zakończyć tą walkę przed czasem, czy też nie? W tym starciu Gołocie za chwilę zobaczymy. Jeszcze raz prawy prosty Gołoty. I lewy sierpowy. Koniec sierpowy akcji i praktycznie mamy po pojedynku. Być może jeszcze Rodę stanie. Staje. I to wstał dość szybko. Niewiele sekund do końca drugiej rundy, a więc... Zdecydował sędzia ringowy na puszczenie pojedynku, aczkolwiek myślę, że to nie potrwa jeszcze długo. Gołota miał za mało czasu. Jeszcze prawy i za chwilę gong. Tak, a więc wytrzymał. Wytrzymał dwa Gołoty, tak to mniej więcej wyglądało. Że po walkach z dobrymi zawodnikami, którymi przegrywał, szukał później długo motywacji i szansy zaistnienia w pojedynkach ze słabszymi zawodnikami. Jego klasa jest ugruntowana. Ci, którzy decydują o podziale pieniędzy i o tym, z kim kto będzie walczył, czy potężne amerykańskie telewizje, wiedzą, co potrafi Gołota. No, ale jeden z... Jest to pewna strategia postępowania i decyduje bardzo dużo elementów o tym, kto z kim boksuje. Przede wszystkim stacje telewizyjne. Bo one w większości płacą za te pojedynki. Ciekawy moment, dosyć humorystyczny. Przytrzymał Andrzej Gołota głowę swojego przeciwnika i próbował zadać prawy z dołu po zewnętrznej stronie od tyłu. No, prawy na korpus, pod lewy łokieć. Ciężko wstaje Markus Rodę. Relax. Uspokój się, mówi do niego Joseph O'Neill. Trudno się nic w tym nie stało. Zrelaksować po takim ciosie. To Graciano Lokizjani, gdy go zapytano, jak się czuł po tym lewym sierpie na wątrobę, po którym po raz pierwszy w życiu na deski, odpowiedział, no było świetnie, czym wywołał salę wyśmiechu, ale chyba Rodę nie ma już ochoty walczyć. Sędzia namawia go jeszcze. I czy teraz poprawi w to samo miejsce Gołota? Najpierw przytrzyma.
Tak, uderzył jeszcze raz, podłożył łokcie, teraz będzie na górę, jeszcze Rode próbuje odpowiadać, ale to są rozpaczliwe próby. Także tutaj mam tak zdecydowaną przewagę, bo sobie spokojnie. Przede wszystkim coś ciekawe, różnicuje się uderzeń swoich ciosów, nie nastawia się na, nie zadaje wszystkich ciosów z jednakową siłą, co pozwala mu na kolejny prawy i raz jeszcze pada na deski Markus Rode. Dużo cierpliwości ma Joseph O'Neill. 7, 8, wszystko w porządku, możesz walczyć dalej. Mogę i walka toczy się dalej. Zobaczymy, ile jeszcze razy będzie padał Rode. Ma zanosić na to, że za chwilę znów będzie leżał na desku. No właśnie, teraz wypada za ring. Zdążą go utrzymać, zdążyli. Gdyby wypadł, miałby 20-40 sekund bodaj na powrócenie do ringu. No, ale nic takiego się nie stało. Sport to jest przede wszystkim pieniądze, a więc tutaj pewne rzeczy decydują o tym, że akurat doszło do tego pojedynku. Na początku walki było widać, że duże braki w przygotowaniu fizycznym miał Markus Rode. Tak, jest to pięściarz, który może nie walczy zbyt często, ale nie, trudno powiedzieć, nie znamy. Nie. Na przykład Lennox Lewis potrafi to uczynić doskonale. Kiedy tylko rywal jest liczony, wstaje, natychmiast kończy walkę. Ja myślę, że Andrzej ma również te elementy, natomiast no, zależy to dużo od przeciwnika, od sytuacji, jaka jest w ringu. Tutaj rozwiązają atletę tego przeciwnika w taki sposób, jaki powinien. To, co Janusz powiedział. Jimmy Lennon Junior ogłasza oficjalny werdykt tam z Andrzejem Gołotą. Gary Show, szef May Event.